Większość spraw związanych z dożynkami prezydenckimi szczęśliwie została dograna i dopięta. Trwa wysyłanie zaproszeń do uczestników. Dla mnie jest szalenie ważne, żeby te dożynki reaktywowane po latach, dożynki, które mają ogromną tradycję związaną również z II Rzeczpospolitą, były niekwestionowanym świętem polskich rolników, żeby były miejscem, gdzie władze publiczne, gdzie przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowcy okazali szacunek rolnikom za ich ciężką pracę. Rolnicy są tutaj najważniejsi. Nie chodzi o to, by pokazywali się różni ważni ludzie, ważni w różnych sytuacjach. Ważne, żeby dać jednoznaczny przekaz, że to rolnicy zasługują na szacunek za swoją ciężką pracę, za to, że żywią naród, że wykonują szereg innych funkcji dla obszarów wiejskich. To jest niezmiernie ważne. Jestem przekonany, że to będą piękne dożynki, które przejdą do historii i będą elementem, którego bardzo w polskim rolnictwie brakuje, pewnego koncyliacyjnego podejścia do spraw wsi i rolnictwa, nie partykularnych interesów politycznych, a takiego wspólnego, ponadpartyjnego, ponadpolitycznego przekonania, że strategia dla polskiej wsi, że rozwój polskiej wsi leży w interesie całego narodu. W tej właśnie chwili pakowane są zaproszenia do wszystkich gości dożynek i w dniu dzisiejszym zostaną przygotowane do wysłania. Także w przeciągu najbliższych paru dni powinniście Państwo otrzymać zaproszenia, także Państwa goście, wskazani przez Państwa. Do zaproszeń szczególnie ważnych osób będą dołączone takie karty parkingowe, które będą upoważniały samochody oznaczone tymi kartami do wjazdu do centralnego ośrodka sportu. Ja chcę od razu uprzedzić, że tych miejsc, tak jak rozmawialiśmy z panem dyrektorem, jest określona liczba, w związku z tym nie jest możliwe, żeby wysłanych blisko 2000 zaproszeń było opatrzone w takie karty. Także od razu przekazuję prośbę o przekazywanie dalej, jak gdyby było zrozumienie, że to tylko naprawdę te samochody, które mogą się zmieścić w coś i należące do VIP-u będą miały takie udogodnienia. Reszta gości niestety będzie musiała parkować na miejscach wyznaczonych przez panów, którzy zadbali o parkingi. Ja rozmawiałam z panami z Wydziału Ruchu Drogowego i myślę, że tych miejsc parkingowych będzie całkiem sporo. Nie posiadamy środków finansowych na to, żeby to zapewnić i chcemy zrezygnować z Alei Twórców Ludowych. Ja chcę Państwu dodać, że będziemy mieli 11 stoisk gminnych, które będzie to tworzyło pewnego rodzaju aleję i ona będzie w innym punkcie. Natomiast my, jako jeden z głównych organizatorów, powiat tomaszowski, proponujemy zrezygnować z tej Alei Twórców Ludowych. Moje zdanie osobiste jest takie, proszę Państwa, jeżeli twórcom ludowym zapewniamy miejsce, zapewniamy możliwość zaprezentowania się, pokrywamy koszty podróży, pokrywamy koszty noszlegów, a oni jeszcze przyjął wynagrodzenie w wysokości 250-300 zł. Także, proszę Państwa, i podjęliśmy wspólnie na spotkaniu wczoraj u starosty, że rezygnujemy z tej Alei Twórców Ludowych. Są inni, którzy chętnie przyjadą i się wystawią, jeszcze zapłacą za to miejsce, które im się udostępni. Staramy się przy tych wszystkich uroczystościach organizować wokół siebie i skupiać tych ludzi, którzy naprawdę chcą wspierać. Dlatego takie nasze trochę zbulwersowanie odnośnie tych twórców ludowych. Proszę mi wierzyć, bo my wiele rzeczy robimy w powiecie. Gdybyście Państwo zobaczyli, my robimy w powiecie tomaszowskich rzeczy, imprez. Mamy praktycznie w każdej gminie okazjonalną imprezę co miesiąc. Mamy piękne przeglądy powiatowych orkiestr dętych. Mamy zawody pożarnicze. Naprawdę jest się czym poszczycić w naszym powiecie. Także i robią to ludzie, nie oglądając się na pieniądze. Buda Zbigniew, prezes Klubu Miłośników Uspały, sześniak prezydenta Ignacego Mościckiego, z czego jestem bardzo dumny. I to właśnie idziemy śladem prezydenta Mościckiego. Wskrzeszone dożynki przez pana Romana Gilińskiego. Miały 2 lata przerwy, ale to Kancelaria Prezydenta obecnego nie przyjęła zaproszenia. Cieszymy się, że obecnie przyjął i dożynki odbywają się 20. Oczywiście przywitamy pana prezydenta jako Klub Miłośników Uspały. No oby pogoda dopisała, czego wszystkim życzę. Zgłosiłem do BOR-u już pracowników ochrony do sprawdzenia zgodnie z życzeniem BOR-u. Przyjmuję na bieżąco uwagi BOR-u, bo jestem w kontakcie z panem
Stawowski. I będę realizował również wskazania tutaj organizatorów. I pan Wójt jeszcze miał do mnie prośbę o pewne ustawienie ochrony i na pewno jeszcze policja będzie miała, także nie widzę problemu. My jesteśmy przygotowani do zabezpieczenia drużyny. W drużynach weźmie udział około 230 policjantów. Myślę, że uda nam się spokojnie 900 tysięcy osób napoić i wykarmić. Dogaduję tutaj z panem dyrektorem środka CUS-u takie sprawy proceduralne typu podłączenia prądu, sprawę namiotu przekazałem do kancelarii prezydenta. Udało się ten namiot, myślę, załatwić po bardzo okazyjnej cenie. Mamy to wszystko pod kontrolą. Dziękuję bardzo. Państwa poinformuję, że odnośnie grup wieńcowych mamy na dzisiaj 11 przysłanych. Niektóre określiły już informacje. Zastanawia się tak, czy czekamy jeszcze na informacje kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego. Zastanawia się zachodniopomorskie. I tak mamy z pomorskiego ilość 11 osób, mamy wymiaru wieńca. Ja Państwu tak dla ciekawości podam, to jest 120 cm szerokości, 120 cm wysokości. Opolskie 12 osób, wymiar wieńca 110 na 190. Wielkopolskie 10 osób, 160 na 230 wysokości. Śląskie 130 na 185. Pozwolę sobie również odczytać za pozwolenie pana doktora skład kapituły konkursowej na najładniejszy wieniec dożynkowy. Mamy taką informację. Panie doktorze, można? Można ujawnić. Pan doktor Jan Łuczkowski, etnograf, przewodniczący kapituły. Pani Krystyna Mielewska, ekspert w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Joanna Pietruszewicz, specjalista w Biurze Miejsca i Rozwoju Wsi. Jest pani? Jest. Zbigniew Ołubek, dyrektor Polskiego Domu Kultury. Jest pan dyrektor obecny. Pani Wiesława Bogura, etnograf, dyrektor Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim. I pani Barbara Maciejczyk, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Ginowłosu. Podobno materiały, które zostały przesłane, są bardzo złej jakości. Chodzi o zdjęcia, loga, nad tym muszą bardzo dużo popracować, żeby to wyszło w druku satysfakcjonująco. W związku z tym w dniu jutrzejszym drukarnia prześle mi smakowany plik, w którym będzie projekt biuletynu w PDF-ie. Co zresztą odpowiada życzeniu wielu z Państwa, żeby rozesłać internetowo projekt tego biuletynu, tak żeby był czas na dalsze uwagi i komentarze. Jutro w takim razie, o ile nic nie stanie na przeszkodzie, ten biuletyn zostanie rozesłany do instytucji, które zgłosiły swoje materiały. Ja będę Państwa prosiła o komentarze i uwagi do końca dnia w piątek. W piątek zamkniemy przyjmowanie Państwa uwag do tego zaproponowanego składu, tak żeby do następnej środy mieć praktycznie rzecz biorąc poprawioną, niemalże gotową do akceptacji wersję biuletynu. Po dziewiątym, kiedy już mam nadzieję, że żadne sprawy istotne na ostatnim spotkaniu się nie pojawią, będę chciał zaprosić wszystkich członków Komitetu Honorowego na takie podsumowujące spotkanie do Pałacu Prezydenckiego, czy z udziałem szefa kancelarii, czy może pana prezydenta. To jest jeszcze do ustalenia. O tyle jest sytuacja prosta, że członkowie Komitetu Honorowego są na bieżąco informowani przez swoich przedstawicieli lub osobisty udział w pracach Komitetu Organizacyjnego. Ale wydaje się, że tak jak spotkaliśmy się na początku, by rozdzielić pracę, również na zakończenie, mam nadzieję, konstruktywnej działalności Komitet Honorowy się spotka. Nie jestem w stanie wskazać w tej chwili dnia, ale i z panem starostą, i z panem marszałkiem, i z panem ministrem będziemy w kontakcie, żeby dobrać taki termin popołudniowy, żeby nie kolidowało to z obowiązkami w ciągu dnia. I między 9 a dożynkami takie spotkanie Komitetu Honorowego w Warszawie się odbędzie. I na koniec, z faktu, że nie będę już brał udziału w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego do dożynek, chciałem bardzo szczerze i osobiście Państwu podziękować za wielką aktywność, bo gdyby nie Państwa zaangażowanie, to tych dożynek by nie było. Zdaję sobie sprawę, że wiele instytucji chciało reaktywowania tych dożynek, jako symbolu również szacunku władz państwa, w tym prezydenta,
chociaż nie jest jedynym przedstawicielem władz publicznych. To ma być również miejsce, gdzie wszystkie władze publiczne dziękują rolnikom za trud włożony w pracę, okazują pewien szacunek rolnikom. Te dożynki mają mieć charakter ponadpolityczny, mają mieć charakter koncyliacyjny i jestem przekonany, że w zdecydowanej większości tu spotykając się taki charakter wszyscy podzielają i dlatego dla tak rozumianych dożynek wszyscy razem pracowaliśmy. Jedynie chodzi o to, żeby, a na to już wpływu nie mamy, to może ksiądz biskup Dziuba ma wpływ, żeby była dobra pogoda, bo tu mamy wszystko przygotowane w wariancie na pogodę. Na razie wydaje się, wszystko mamy pod kontrolą i w przyzwoity sposób dopięte. I za to wszystko Państwu bardzo serdecznie w imieniu Pana Prezydenta i również osobiście chciałem podziękować.